Jeśli chodzi o domową rozrywkę, należę do tych, którzy dźwięk stawiają co najmniej na równi z obrazem. Jeszcze nie spotkałem telewizora, który byłby w stanie zaspokoić moje wymagania w zakresie udźwiękowienia i dlatego w moim centrum domowej rozrywki strumień audio wszystkich urządzeń wyjściowych przetwarzany jest przez AmpliTuner Kina Domowego. Co jeśli nie masz do wydania circa about 8000 zł, bo do takiej kwoty sumują się moje wydatki na sprzęt audio? Dobrym początkiem na poprawę jakości dźwięku będzie soundbar. Na taki wynalazek z osobnym subwooferem i wsparciem systemu Dolby Atmos można z powodzeniem wydać kilka tysięcy złotych. W tym filmie przyglądam się zdecydowanie bardziej ekonomicznej propozycji od firmy Blitzwolf. BW-SDB1 mierzy 90 cm szerokości, 4,5 cm wysokości i nieco ponad 8 cm głębokości. Czarna obudowa wykonana została z plastiku, a znakomitą większość jej powierzchni przykrywa stalowa maskownica. Sam plastik jest z tych błyszczących i trzeba się liczyć z tym, że będzie się rysował. Projekt jest minimalistyczny i wcale nie szpetny, więc raczej nie powinien zaburzyć estetyki panującej w waszym wnętrzu. Na górze znajduje się dyskretny zestaw 4 przycisków sterujących, w skład którego wchodzą włącznik, przycisk wyboru źródła dźwięku oraz przyciski sterowania głośnością. Na tylną ściankę trafiły złącza wejściowe, koaksjalne cyfrowe, optyczne, analogowe 3,5 mm, port USB oraz złącze HDMI ARC. Oprócz wcześniej wspomnianych interfejsów fizycznych, BW-SDB1 wspiera znany i lubiany standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth. 6 pełnozakresowych głośników ma zapewnić sumaryczną moc 60 W. Pasmo przenoszenia zamyka się w przedziale 40 Hz, 20 kHz, a reprodukcję niższych rejestrów wspomaga para pasywnych membran. W zestawie znajdziemy prosty pilot zdalnego sterowania, przewód zasilający, przewód optyczny, kabel mini jack 2x5 oraz instruktaż w języku angielskim. Wbudowany procesor dźwięku ma 4 tryby pracy odpowiednie do wybranej aktywności: słuchanie muzyki, oglądanie filmów, wiadomości lub wydarzeń sportowych. Te zmienia się przyciskiem na pilocie, a przyjęcie instrukcji kwitowane jest stosownym komunikatem głosowym. Movie, music, news. Podłączenie głośnika to żaden rocket science, ale może być konieczna wizyta w ustawieniach telewizora. W porównaniu do głośników wbudowanych w panel LCD, dźwięk przetwarzany przez soundbar zyskuje głębię i w ogólności brzmi dużo lepiej. Tony wysokie reprodukowane są niemalże wybitnie. Dźwięk tłuczonego szkła wybrzmiewa bardzo szczegółowo. Odpowiedzialna za dialogi średnica też jest prawidłowo odwzorowana, zwłaszcza na stosownym ustawieniu equalizera. Niskie tony są obecne i jest ich całkiem sporo, ale wbrew deklaracjom producenta nie wstrząsną szybami. I bez tego skok jakościowy jest ogromny. Jedyne zastrzeżenie jakie mam to to, że Blitzwolf mógłby grać nieco głośniej. W filmach rozkręcony na maksa potencjometr ledwie radził sobie z wypełnieniem 31 m2 powierzchni mojego pokoju dziennego. To jest oczywiście kwestia subiektywna. Osobiście lubię jak jest dupnięcie, podczas gdy inni, w tym moja lepsza połowa i sąsiedzi, za tym nie przepadają. Głośnik należy pochwalić za to, że nawet przy maksymalnym wysterowaniu końcówek mocy dźwięk nie ulega zniekształceniu. BW-SDB1 z powodzeniem nada się do słuchania muzyki, chociaż doznania nie będą specjalnie audiofilskie. Ścieżki audio można odtwarzać z pendrive'a wetkniętego w port USB. Z moich eksperymentów wynika, że urządzenie trawi tylko i wyłącznie pliki w formacie MP3. Oczywista oczywistość, SDB1 nada się również do grania, nie tylko w Tomb Raidera. Wiem, że porównywanie plastikowego głośnika z zestawem z prawdziwego zdarzenia ma umiarkowany sens, ale muszę wywiązać się z clickbaitowego tytułu. I tak, na moje kino domowe składa się AmpliTuner Pioneer VSX828 o mocy 130 W na kanał. Para kolumn przednich to Taga Harmony Platinum B40SE. Front sceny dopełnia kolumna centralna C40PRSE. Za kanał niskich częstotliwości odpowiada subwoofer InMove 8, a satelity pochodzą z kompletu InMove. W porównaniu do zestawu dla dużych chłopców w głośniku Blitzwolf brakuje mi separacji kanałów. Scena jest dość wąska, co oczywiście wynika ze zwartego charakteru konstrukcji. Dialogi też brzmią lepiej na kinie domowym, ale to z kolei wynika też z faktu, że te przetwarzane są przez dedykowany kanał centralny, podczas gdy Blitzwolf musi radzić sobie z odtwarzaniem ścieżki wielokanałowej w standardzie Dolby DTS na raptem 2 kanałach. Przy oglądaniu filmów brakuje mi też efektów przestrzennych, do których przyzwyczaił mnie zestaw 5.1. Bas jest bardziej soczysty, chociaż skrzynka i głośnik zaliczają się do tych mniejszych. Zatem w starciu z bardziej złożonym kinem domowym soundbar BW-SDB1 wypada gorzej, co było do przewidzenia. Ale wystarczy wziąć pod uwagę jakość oferowanego dźwięku w przeliczeniu na złotówki i kosztujący około 400 zł głośnik Blitzwolf wychodzi zdecydowanie na prowadzenie. Blitzwolf BW-SDB1 to idealne niskobudżetowe rozwiązanie downętrzne, w którym nie ma miejsca na sześciokanałowe kino domowe. Soundbar zajmie możliwie małą powierzchnię, dostarczając przy tym jakość dźwięku nieporównywalnie lepszą od tego oferowanego przez głośniki wbudowane w telewizor. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.